Cześć, tu Grzesiek. Mamy dzisiaj u nas Canyona Luxa w wersji Trail. Najnowszy model do Downcountry i rozmawiamy o nim z Piotrem. Według Ciebie coś takiego jak Downcountry ma sens, czyli powiększenie trochę roweru cross-country? Jak najbardziej. Pojeździłem sobie troszeczkę na tym rowerze na początku. No ja muszę się przyznać, że miałem dosyć betonowe podejście generalnie do progresywnej geometrii i tak dalej. Ja zawsze byłem przekonany, że w rowerze cross-country, nie wiem, 69 stopni wystarczy i hardtailem można opędzlować wszystko. I jak zobaczyłem, że to wszystko zaczyna się bardzo mocno wypłaszczać, a później właśnie pojawiła się jeszcze idea downcountry, czyli czegoś pomiędzy ścieżkowcem a rowerem do cross country, pomyślałem sobie, że to są stricte zabiegi marketingowe, ale kilkaset kilometrów na tym rowerze utwierdziło mnie w przekonaniu, że byłem w błędzie po prostu. Rozmawialiśmy na temat geometrii tego roweru między sobą, porównywaliśmy starego Luxa w stosunku do tego, jakie są najważniejsze różnice. Na papierze ten rower jest przede wszystkim dłuższy dla poszczególnych rozmiarów. W porównaniu do Luxa z przeznaczeniem do cross-country, do maratonów, no przede wszystkim jest wypłaszczona główka. Tutaj jest 67,5 w porównaniu chyba do 69 w stosunku do Luxa, więc jest dużo bardziej płasko. I przede wszystkim ridge jest dużo większy, dlatego rozmiaru L jest 480. I to jest ridge niespotykany w zasadzie w LC, chyba w żadnym innym rozmiarze roweru, czy maratonowego, czy cross country. No u konkurencji, gdzieś przeglądałem te dane katalogowe i po prostu to już jest, nie wiem, no, u konkurencyjnych producentów XL-ka i tak dalej. Więc ten rower jest bardzo długi, no i płaski z przodu, prawda? Canyon zrobił to w ten sposób, że tył roweru i zawieszenie jest generalnie identyczne, z wyjątkiem minimalnie większego skoku, ale przedni trójkąt jest zmieniony. Przy okazji zmiany tego trójkąta zmieniono też kąt główki ramy. Taka była strona techniczna. Czy rower jednocześnie urósł lekko, jeżeli chodzi o skok? On ma, z tego co pamiętam, 120 z przodu i 110 z tyłu, tak? Dokładnie. Czy to pozwala, czy to ogranicza, a z drugiej strony pozwala na większą, nie wiem, możliwości w terenie? Odbierasz to jako ograniczenie, czy jako możliwość? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że tutaj trzeba było odpowiedzieć twierdząco na obydwa te pytania, dlatego że to jest coś pomiędzy, prawda? Czyli nie jest to na pewno endurówka, jest to jakiś lekki ścieżkowiec. Na pewno nie jest to rower stricte do cross-country i do maratonu, ale to nie znaczy, że nie można nim wystartować. No właśnie, wyobrażasz sobie wystartowanie wyścigu XC na nim? Jak najbardziej. To jest, kurczę, troszeczkę jak szwajcarski scyzoryk, dlatego że bez problemu ogarnie najtrudniejszą trasę cross-country, podjeżdża naprawdę świetnie pod bardzo strome fragmenty. No jedynym ograniczeniem jest to, że waży akurat w tej konfiguracji z pedałami ze wszystkim 12,5 kg i jeżeli ktoś naprawdę myśli o jakichś wysokich wynikach w cross country, no to jest może odrobinkę za dużo, ale jeżeli ktoś chce się pobawić w tym cross country albo jeździ gdzieś w połowie startu, no ten rower nie będzie go ograniczał. No trzeba pamiętać, że tutaj też opony są, zwłaszcza z przodu chyba jest 2,4, więc zmieniając chociażby ogumienie na jakieś lżejsze, szybsze, jestem przekonany, że ten rower no po prostu będzie się żwawiej zachowywał. Więc cross-country jak najbardziej tak, do maratonu bez problemu, dlatego że zawieszenie jest tutaj bardzo sprawne i no, przy tych sztywnych ustawieniach, czy przy tym ustawieniu pośrednim, no to każdą maratonową trasę można sobie bez problemu sprawnie polecieć na lżejszych gumach, załóżmy. A z drugiej strony, no w takim wydaniu ja sobie pojechałem nim na ślęże, na którejś z tych trudniejszych szlaków, bez problemu to ogarnąłem. Nie udało mi się pojechać na srebrną, ale pamiętam, że kiedyś miałem okazję tam na Top Fuelu poprzednim, który też jest takim lekkim rowerem, tak? On też miał lekkie ogumienie, też chyba 120 na 120 skoku. Nie pamiętam, że wtedy jeździliśmy po w zasadzie najtrudniejszych ścieżkach tam na srebrnej, więc ten
również by sobie tam poradził, a zwłaszcza jeżeli by na przykład tutaj zmienić ogumienie takie bardziej, może nie to, że agresywne, ale bardziej wytrzymałe, bo wiadomo, skały, nie skały, okay. Po prostu, żeby czegoś nie uszkodzić, więc to jest... Robiliśmy tutaj eksperymenty specjalnie naszego filmu na podjazdach, jeżeli chodzi o to zawieszenie. Czy ty generalnie podczas jazdy używasz tych funkcji związanych z pośrednim ustawieniem i z blokadą, jeżdżąc na tym rowerze, czyli zmieniasz sobie ciągle ustawienie manetką? Cały czas i no, powiem szczerze, że jeżdżę na różnych rowerach i też no, z uwagi na dziecko mam mało czasu, więc cały czas się uczę tutaj tej takiej pamięci mięśniowej i tak dalej, operowania tym wszystkim naraz, dlatego że no, trzy ustawienia zawieszenia, dropper, gdzieś przy ciasnych nawrotach operowanie przerzutką, to wszystko wymaga sprawności, koordynacji. Ale no tak jak sprawdzaliśmy tutaj nawet dzisiaj, ten rower świetnie, o dziwo, on świetnie podjeżdża nawet na otwartym zawieszeniu, prawda? To jest, trzeba mieć tylko na uwadze to, że to zawieszenie może gdzieś tam minimalnie zapracować. Można gdzieś może pedałem dobić, jeżeli się podjeżdża po prostu pod jakiś mały próg i tak dalej, trzeba mieć to na względzie. No ale jeżeli to jest taki podjazd właśnie, nie wiem, po jakichś kamieniach, po jakichś nierównościach i tak dalej, to wydaje mi się, że to pośrednie ustawienie tutaj też spokojnie daje radę. Natomiast jak mamy równy podjazd, po prostu zapinamy wszystko na sztywno i on idzie jak wściekły. Nie? W ramach takiego podsumowania, mamy tutaj rower za 20 tysięcy w karbonie, osprzęt na poziomie XT, dobre ogumienie, zawieszenie Foxa. Czy to... jest przyszłość cross country? Kurczę, to wiesz co, nie mam szklanej kuli, trudno okay. mi powiedzieć, prawda, ale, no ale to po prostu... Czy ten rower ma jakieś wady? O tak, może tak praktyka krótko. Praktyka pokazuje, że on się spisuje świetnie. Znaczy, do tego stopnia, że ja poważnie rozważam zakup konkretnie tego egzemplarza, prawda? I no, tak jak mówię, ja mam beton w głowie, jeżeli chodzi o te rzeczy, który mocno skruszał ostatnimi czasy, chociażby przez, nie wiem, NSA, tak, którego jakiś czas temu miałem, teraz jest to i to jest naprawdę rower, który po prostu leży mi jak skórzana rękawiczka, jest naprawdę świetny. No i serio, z chęcią bym wydał kasę na coś takiego, właśnie dlatego, że no nie mam już czasu, żeby tyle trenować, nie mam ambicji, żeby nie wiem, w maratonach czy w cross country jeździć i gdzieś tam tłuc się o te czołowe pozycje, po prostu nie ma szans na to. Z chęcią bym sobie od czasu do czasu wystartował, ta maszyna na to pozwoli. Z drugiej strony nie chcę mieć drugiego roweru, żeby sobie pojechać na, nie wiem, na srebrną czy na coś. Wolę by sobie jakieś treningowe, cięższe koła z innym ogumieniem założyć i tym opędzluję wszystko. I to jest, okay. to jest świetne, że kurczę, on sobie wszędzie dobrze radzi. Nie? Dzięki za uwagę i do zobaczenia na ścieżkach. Dzięki serdeczne. A ja mam tylko nadzieję, że Paweł Sztańkę nie zadzwoni do ciebie zbyt szybko i będę mógł na nim jeszcze trochę pojeździć.